Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Jesteśmy po ostatnim gwizdku meczu Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk. Zanim jednak kilka słów o tym, co wydarzyło się w Białymstoku, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj na dole pod filmem, a także nie zapomnijcie o lajkach w górze pod materiałem. Bardzo ważny pojedynek w kontekście utrzymania. Na dole tabeli taki mecz o 6 punktów, natomiast no z pewnością Jagiellonia oddaliła się od tej strefy i może mówić o większym spokoju i o odrobinie oddechu. Podopieczni Adriana Siemieńca, który wygrał w swoim debiucie, oddalili się właśnie od tej czerwonej strefy, natomiast wygląda na to, że Lechia, no nie wiem czy na stałe, ale na pewno na kilka najbliższych tygodni wraz z Miedzią Legnica, ugrzęźnie na dole tabeli. Od początku mecz dość wyrównany, natomiast takie spotkanie, w którym było bardzo dużo niedokładności. Ciężko mi właściwie wyróżnić, czy któregoś z piłkarzy, czy właściwie jako kolektyw którąś ze stron, no bo był to taki mecz szarpany, mecz dość otwarty jednak. Widać było, że nikomu nie zależy na remisie. Mam wrażenie, że w pierwszej połowie troszkę lepiej wyglądała Jagiellonia. Te akcje wyglądały bardziej wyraziście. Piłkarze z Białegostoku potrafili kreować sobie dość nieźle te sytuacje, natomiast za każdym razem przy próbie oddawania strzału, czy przy próbie wykończenia, no postać Duszana Kuciaka no była tą, która uniemożliwiała im wyjście na prowadzenie. Przede wszystkim spójrzmy na końcówkę pierwszej połowy i dwukrotną próbę rzutu karnego. Jesus Imaz mógł wyprowadzić swój zespół na prowadzenie, ale mu się nie udało. Za pierwszym razem zaprzepaścił tą szansę. Duszan Kuciak obronił, natomiast strzał został powtórzony z uwagi na to, że Słowak opuścił linię bramkową. Za drugim razem gdzieś tam Imaz musiał podpatrzeć Kamila Grosickiego, który w fantastyczny sposób właśnie ala panenka wykończył strzał w meczu Lech Pogoń. Hiszpanowi się nie udało. Kuciak z dziecinną łatwością włapał to uderzenie, no i generalnie był bohaterem tej pierwszej części połowy. To też był taki mecz jednak bramkarza na bramkarza, bo mówimy też o Zlatanie Alomerowiczu jako wyróżniającym się golkiperze, bez dwóch zdań, natomiast bramkarzu jednak w drużynie, która gra dość słabo. W drugiej części meczu, tak jak powiedziałem w przypadku pierwszej, no ten obraz też był dość wyrównany i właściwie mecz był otwarty. Ciężko tutaj wskazać stronę dominującą, natomiast skuteczniejsi byli piłkarze z Białegostoku. Wcisnęli bramkę w samej końcówce, natomiast cofając się o akcję do tyłu, można zauważyć, że właściwie takim, nie chcę powiedzieć winowajcą, ale inicjatorem tej straconej bramki był Flavio Paixão. Strata Portugalczyka, idzie groźna akcja w polu karnym Lechii. Zabawił się Mena, Mario Malocza wybił futbolówkę, mamy korner, no i z rzutu rożnego strzela piłkę głową Taras Romanczuk. Jedyna bramka, która dała 3 punkty Jagiellonii, rzut oka na tabelę, tak jak wspomniałem wcześniej, Jaga oddaliła się od tej czerwonej strefy, 12 lokata podopiecznych Siemieńca, który wygrał w swoim debiucie, Lechia natomiast 17 miejsce po tym meczu, no i generalnie nerwowe tygodnie, bo terminarz nie jest łatwy, Lechia nie chce powiedzieć, jest rozpracowana, natomiast dzisiaj wydawałoby się, że wszystkie argumenty były za, bo przede wszystkim wyjście dwójką napastników, cały mecz z Wolińskiego plus Paixão, a natomiast gdzieś tam ten duet napastników w efekcie nie dał ani punktów, ani bramek, więc na pewno nie będą łatwe te najbliższe tygodnie. Pytanie tylko, czy uda się Lechii wygrzebać, no bo ten dół tabeli jest bardzo spłaszczony. Wiele drużyn włączonych cały czas o walkę, o pozostanie w ekstraklasie, także z perspektywy kibiców dla nas szykują się w mojej opinii duże emocje. Dzięki, rzut oka na mecz Jagiellonia Lechia, zachęcam do innych materiałów, pamiętajcie o przycisku lubię to i subskrypcji kanału. Do zobaczenia i pozdrawiam.